Operacje ratunkowe z udziałem helikopterów, w którym za pomocą liny odbiera się człowieka z pokładu statku, to niesamowicie precyzyjne i skomplikowane działanie. Cześć, witajcie w dzisiejszym filmie Niewiarygodne momenty lotnicze. Są one często spektakularne, emocjonujące i czasami dramatyczne. Ukazują zarówno techniczne umiejętności pilotów, jak i nieprzewidywalność lotnictwa. Jeżeli możecie, to subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Ja z góry dziękuję i zapraszam do oglądania. Jeśli stery w samolocie są przestawione, może prowadzić to do poważnych problemów podczas startu i lotu. Wodno-samoloty to specjalne maszyny lotnicze, które są przystosowane do startowania i lądowania na wodzie. Skok z helikoptera jest zaawansowaną techniką stosowaną przez wojsko i służby ratunkowe. Wymaga to wysokiego poziomu umiejętności, precyzji i dbałości o bezpieczeństwo. Otworzenie okna w samolocie turystycznym podczas lotu jest możliwe, lecz zawsze należy robić to ostrożnie i z pewną świadomością potencjalnych skutków. Tak wygląda tankowanie w locie. Jest kluczowym procesem w nowoczesnym lotnictwie wojskowym i cywilnym. Startowanie myśliwca to dynamiczne i imponujące wydarzenie, które łączy zaawansowaną technologię z precyzyjnymi umiejętnościami pilota. Pokazy lotnicze wieczorem z użyciem pirotechniki są niezwykle efektowne i zapierające dech w piersiach. Takie pokazy wykorzystują zarówno umiejętności pilotów, jak i efekty świetlne i dźwiękowe, aby stworzyć spektakularne widowisko. Kiedy myśliwiec przelatuje bardzo blisko powierzchni wody, zjawisko to można określić jako efekt nadciśnienia.
Helikopter w powietrzu w tornadzie to scenariusz niemal pewnej katastrofy. Piloci są szkoleni, aby unikać takich sytuacji za wszelką cenę, monitorując prognozę pogody i zmieniając trasę lotu, jeśli istnieje ryzyko zbliżania się do tornada. Pokazy lotnicze z dużą ilością dymu są często spektakularnym widowiskiem, które ma na celu zwiększenie efektów wizualnych i podkreślenie manewrów wykonywanych przez samoloty. Dym jest używany w celu lepszego zobrazowania trajektorii lotu i akrobacji. Stanie za startującym samolotem, zwłaszcza dużym, to ekstremalne doświadczenie, które może być zarówno fascynujące, jak i niebezpieczne. Pokazy lotnicze z tworzeniem flagi za pomocą kolorowego dymu są imponującym przykładem precyzyjnej koordynacji i efektywnego wykorzystania technologii, które dostarczają widzom niezapomnianych wrażeń. Lądowanie helikoptera na statku podczas dużych fal to jedno z najbardziej wymagających i ryzykownych zadań. Z jakimi mogą się zmierzyć piloci helikopterów? Taka operacja wymaga precyzyjnej współpracy między pilotem, załogą statku i oficerem pokładowym, który nadzoruje lądowanie. Także na dzisiaj to już by było na tyle. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Jeżeli chcecie więcej podobnych treści, to jak zawsze dajcie o tym znać na dole w komentarzu, dajcie o tym znać łapeczką w górę oraz subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Ja z góry każdemu dziękuję, zapraszam Was na Instagrama, Facebooka, Snapchata, wszystko macie na dole w opisie filmu, także sprawdzajcie, obserwujcie, lajkujcie. Ja Was zapraszam na poprzednie filmy, my się widzimy w kolejnych. Oczywiście piszcie również propozycje do następnych filmów, może też ma jakiś fajny, ciekawy temat, na który chciałby, abym nagrał film. Także trzymajcie się, na razie, piona!